Szanowni, nazywam się Jerzy Kluk, a wy oglądacie Four Senses TV. To jest kanał, w którym degustujemy. Kolejny film. W tym filmie postanowiłem zweryfikować, co myśli większość osób. Który zmysł jest ważniejszy? Czy jest to zmysł węchu? Czy jest to zmysł smaku? Być może w kontekście nawet tego kieliszka przychodzi wam jakaś odpowiedź do głowy. Ale zobaczcie, co myśli większość osób. So I just have to say what's more important for me. Yes. Smell. In your opinion, smell. Yeah. Dla mnie najważniejszym momentem jest, jak smakuje, bo czasem to nie wygląda ok, nie jest jakoś tak aromatycznie ok, ale jak smakuje, jaki smak ma jedzenie najpierw. Świetnie. Nos czy smak? I to, i to. A jakby pani miała wybrać, co ważniejsze? Smak. Smak. Dobra, dzięki bardzo. Co według ciebie ważniejsze? Smak czy węch? Dla mnie ważniejszy jest smak. No według mnie węch jednak. Okej. Okay. Co według ciebie? Węch. Węch? Węch. Myślę, że gdybym miała wybierać pomiędzy węchem a smakiem, zdecydowanie wybrałabym smak. Pan? Na pewno smak. Na pewno smak. Według mnie nie tylko zmysł węchu i smaku, ale również zmysł wzroku jest bardzo ważny. Wielu ludzi nie wie o tym, że jemy również wzrokiem. Dałbym 40% na zmysł smaku, 30% na zmysł węchu i to, co zostało, 30% na zmysł wzroku. Naprawdę to jest ważne. Okej. Dziękuję. Czyli jakby wybierając, to jednak smak większy. Tak. Więcej. Dobra, dzięki. Dzięki. Dobrze, ja uważam na przykład, że smak. Można poczuć wszystko. Moim zdaniem jedno i drugie jest ważne, natomiast zmysł węchu jest dla mnie bardziej istotny. Kiedy gotuję, kiedy jem, przede wszystkim czuję zapach, a dopiero wtedy on powoduje, że coś bardziej smakuje. Ja, dla mnie zapach to taka gra wstępna, a później już jakby danie właściwe, więc kubki smakowe odpalone. Czyli jednak ostatecznie dla pani tu gra wstępna i początek, a ważniejszy smak, tak? Myślę, że to zależy od tego również, co jem. Sam zapach trufli jest niesamowity, a smak już mniej. Natomiast jest mnóstwo rzeczy, z którym mam odwrotnie. Na przykład nie przepadam za zapachem malin, natomiast jak już smakuję malinę, to jestem w siódmym niebie. Szanowni, podejrzewam, że to było dla was trochę zaskakujące. Ja nie ukrywam, prowadząc różne degustacje i pytając, który zmysł jest ważniejszy, to muszę wam powiedzieć, że moje doświadczenie mówi, że ta odpowiedź rozkłada się gdzieś na 50-50. No więc to chyba jest dla was zaskoczenie. No i teraz wypadałoby ustalić, który zmysł jest ważniejszy. Proponuję, żebyście dokonali pewnego doświadczenia. Możecie to zrobić na sobie najpierw. Na swojej partnerce, na swoim partnerze, na kimś z rodziny. Możecie zadać mu pytanie, co jest ważniejsze, zmysł węchu czy smaku? Ona odpowiada, pewnie smaku. No i dokonujecie doświadczenia. Doświadczenie polega na tym, że ta osoba musi mieć zasłonięte oczy i zatkany nos. Musi przytrzymać nos. Wy w chwili, kiedy ona ma zatkany nos, dajecie jej odrobinę, naprawdę odrobinę cynamonu. Ta osoba bierze do ust, pytacie, co odczuwa, jaki smak czuje. Będzie czuć. A smaki są różne, czy może czuć słodycz, gorycz, pikantność nie jest smakiem, tylko to receptory bólu działają. W przypadku cynamonu tak się trochę dzieje, więc pikantność, gorycz, słoność i tak dalej. Różne smaki można odczuwać. Ta osoba wam wyrazi, co to jest. Nawet możecie pytać, nie skupiaj uwagi na zgadywaniu, co to jest. Tylko powiedz, co odczuwasz, jakie smaki, co ci dominuje. Czy to jest pikantne, gorzkie, co odczuwasz? Okej. Okay. Ona wyrazi tę opinię. Później poproś, żeby puściła nos. Jak puści nos, to jest taka chwila, gdzie będziecie patrzeć na tę twarz, a momentalnie coś dociera. Dociera, dlatego że jak puścimy nos, to wszystko, co przełknęliśmy, w pewien sposób w posmaku powraca do nas i powraca do naszych opuszków węchowych. I to jest dopiero klucz do tego, żeby odróżniać produkty od siebie i ich smaki. Jeżeli macie ochotę odróżnić jabłko od gruszki, to
to musimy to zrobić wbrew pozorom nosem, bo nie jesteśmy w stanie po kwasowości słodyczy tych smaków odróżnić. A wraz z nosem jesteśmy. Więc który zmysł jest ważniejszy? Dla mnie bez najmniejszych wątpliwości zmysł węchu jest ten najważniejszy. Wino to oczywiście podpowiada w tych okolicznościach, ale gdyby tak po prostu ludzi pytać, to wiedzieliście odpowiedzi. Zapewniam Was, że opublikowałem wszystkie osoby, jakie zapytałem, a więc nie ma tu żadnej manipulacji w kontekście materiału. Naprawdę to są wszystkie osoby, jakie zapytałem, wszystkie Wam je opublikowałem i widzicie, jaka jest dominacja. Kto, jaka odpowiedź padała jednak częściej. I tylko raz pośród zapytanych osób zetknąłem się z jedną panią, która rzeczywiście precyzyjnie powiedziała, na czym to polega, więc jeszcze ją opublikuję na końcu materiału. Najważniejszy jest rzeczywiście węch, dbajcie o swoje nosy. To pozwala rzeczywiście odczuwać więcej. Gdyby sommelier ustalał zasady savoir-vivre, to w kontekście tego, żeby można było odczuwać więcej, to nawet by powiedział, że warto jeść z otwartymi ustami. Mało to estetyczne, ale odczuwa się więcej, bo wciągamy powietrze i w tym momencie te aromaty rzeczywiście powracają do naszego nosa. Dbajcie o noski. Przecież tak naprawdę człowiek kubki smakowe ma właśnie w węchu. Jeżeli tracimy węch, a od razu nie mamy w ogóle smaku.